Witam serdecznie. Dzisiaj w naszym odcinku poradnika psa i kota gościmy miłośniczkę zwierząt, lekarz weterynarii Ilonę Blank, specjalistę chorób psów i kotów, która opowie nam o skórze i jej funkcjach. Dzień dobry, bardzo miło mi Cię gościć. Dzisiaj porozmawiamy o skórze, która jest największym narządem u psów i kotów. Jakie funkcje pełni skóra u czworonogów? Funkcję skóry można by porównać do płaszcza. Stanowi ona taką ochronę organizmu przed środowiskiem zewnętrznym. Jednocześnie też zapobiega ucieczce wody z wnętrza organizmu. Poza tym jest największym narządem w organizmie, a zatem jest bardzo dobrze widoczna i dzięki temu stanowi pewną taką mapę dla lekarza weterynarii. Poza tym posiada swój własny, można powiedzieć, prywatny układ immunologiczny. Pewną ciekawostką jest, że podobny układ w organizmie ma wyłącznie oko i przewód pokarmowy. A czym się różni skóra psa i kota od ludzkiej? Różnica dotyczy między innymi odczynu skóry, czyli pH skóry. U ludzi pH 5,5, u psów i kotów 7,7,4. A zatem zastosowanie preparatu szamponu dla człowieka może bardzo niekorzystnie wpłynąć na skórę naszych podopiecznych. Nawet takiego szamponu, który dedykowany jest niemowlętom czy dla osób z alergią. Odpowiednie pH skóry to takie pH skóry, które stanowi najlepszą ochronę, czyli najbardziej szczelny płaszcz przed środowiskiem zewnętrznym. W takim razie należy kupować produkty wyłącznie przeznaczone dla zwierząt, a nie dla ludzi. Dokładnie tak. Bo jeżeli zaburzymy pH, czyli na przykład sprawimy, że będzie ono zbyt niskie, to dojdzie do wzmożonej aktywności gruczołów łojowych. Z kolei jeżeli pH będzie zbyt wysokie, to skóra będzie przesuszona i też wtedy narażona na patogeny, które w normalnej sytuacji zupełnie nam nie zagrażają, a w tym momencie dochodzi do ich nadmiernego namnożenia. Z jakich warstw składa się skóra? Skóra zbudowana jest z trzech warstw. Najbardziej zewnętrzną stanowi naskórek, środkowa to jest skóra właściwa, i ta najbardziej wewnątrz organizmu to tkanka podskórna. Naskórek składa się z kolei z czterech warstw. Podstawę stanowią komórki podstawne, to z nich wywodzą się te wyższe warstwy naskórka. W komórkach podstawnych, pomiędzy komórkami warstwy podstawnej, znajdują się melanocyty. To są komórki barwnikowe, to dzięki temu mamy ochronę przed promieniami UV. Kolejna warstwa to warstwa kolczysta. W warstwie kolczystej naskórka odbywa się główna produkcja keratyny. Keratyna to jest białko, główny budulec skóry. Wyższą warstwę stanowi warstwa ziarnista. Ona również jest bardzo ważna ze względu na ziarnistości keratohialinowe, które sprawiają, że skóra jest odpowiednio uwodniona, odpowiednie nawilżenie skóry. Tam jest naturalny środek taki nawilżający skórę. I najbardziej zewnętrzną warstwę stanowi warstwa rogowa. To są martwe, bezjądrzaste, takie spłaszczone komórki, które ulegają ciągłemu złuszczaniu się. Czyli proces złuszczania się jest naturalny? Absolutnie tak. Aczkolwiek powinien odbywać się w odpowiednim czasie. Złuszczanie się naskórka u psa i kota, czyli proces keratynizacji, trwa średnio 21 dni. Jeśli jest skrócony, to jest już zjawisko patologiczne i zwykle wiąże się z przykrymi konsekwencjami dla tego zwierzęcia. Kolejną warstwą pod naskórkiem jest skóra właściwa. To w niej znajdują się mieszki włosowe, a w nich włosy, korzeń i łodyga. W skórze właściwej znajdują się tak również gruczoły łojowe, naczynia, nerwy oraz mięsień stroszyciel włosa. To jest taka ciekawostka, że to dzięki niemu włos się stroszy, kiedy na przykład zwierzęciu jest chłodno. I najgłębszą warstwą, czyli najdalej od środowiska zewnętrznego, jest tkanka podskórna. Ona składa się głównie z komórek tłuszczowych, która stanowi ochronę termoizolacyjną, oraz tkanka łączna. A jak to jest z wypadaniem sierści u psów i kotów? Czy to jest naturalny proces, czy jednak musimy się martwić? Długość życia włosa jest zaplanowana genetycznie. Włos, podobnie jak człowiek, budzi się, czyli jest faza wzrostu. Jest moment, kiedy obumiera i kiedy wypada.
Jest to zjawisko absolutnie fizjologiczne, czyli stary włos musi zrobić miejsce nowemu włosowi. Problem pojawia się tylko w momencie, kiedy ten proces jest albo skrócony, albo przyspieszony. U zwierząt w jednym mieszku włosowym znajduje się długi włos okrywowy oraz wiele włosów tak zwanych podszerstka. W efekcie, jeżeli dochodzi do infekcji mieszka włosowego w wyniku zapalenia albo na przykład demodekozy, czyli nużycy, w efekcie wypada wiele włosów, co manifestuje się szybkim łysieniem, takim plackowatym. U nas, u ludzi, w mieszku włosowym znajduje się jeden włos, a u psa i kota wiele włosów. Wiele włosów. I to jest też taka... To jest właśnie ta różnica. Ta też, różnica, tak. Okej. A co to jest sebum? Sebum to wydzielina gruczołów łojowych. Ma bardzo ważne funkcje. Ochrania zarówno skórę, jak i włos przed nadmierną utratą wody, czyli zapewnia odpowiednie nawilżenie. Stanowi ochronę przed środowiskiem zewnętrznym, przed wnikaniem patogenów i utrudnia nasiąkanie włosów wodą. Czyli jak pada deszcz, to dzięki sebum pies nie jest taki nasiąknięty? Między innymi tak. Przychodzi do domu, otrzepie się i jest włos suchy. Okej, no to dobrze mieć sebum w takim razie. W odpowiedniej ilości. Okej, dobrze. Ale może być przyrost, no to wtedy rozumiem, że to jest... Znaczy w momencie, kiedy mamy nadmierną aktywność gruczołów łojowych, kiedy na przykład jest niedobór cynku w diecie, albo jest niedobór wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, kiedy jest wzmożona aktywność gruczołów łojowych, wtedy sebum będzie zbyt dużo. Dobrze, i to też jest niekorzystne zjawisko. Wtedy pies bardzo nieładnie pachnie. To będziemy jeszcze o tym mówić w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Gościliśmy lekarz weterynarii Ilonę Blank. A Was serdecznie zachęcam do zaglądania na nasz kanał i do zobaczenia niedługo.